Dzień dobry, no to co? Dzisiaj sobie kontynuujemy nasze przygody. Chciałbym odblokować tu kolejne postacie z LEGO Ninjago, więc jak najbardziej tutaj chciałbym sobie pograć. Co jest? Mój padzik tu nie działa. A to czemu? O, teraz. Ale zanim zaczniemy, to pójdziemy sobie do brawlerów, bo prosiliście mnie, żebym zmienił sobie postać, więc dopasujemy. Oj, czemu wyszedłem z gry? Ja bym chciał dopasować ją. I teraz tak, weźmiemy sobie, zagramy nową przede wszystkim postacią, bo trochę ich mamy. Chciałbym potestować wygląd każdej z nich. Na pewno, czekajcie, weźmiemy sobie Straszy Hayden, Święta, Ninjago. I zaczniemy grać Kai Legacy. Myślę, że to będzie mega spoko. Zagramy sobie Kai Legacy, Ninja, Legenda. Kai Legacy. I teraz tak, jeżeli chodzi o jego bronię, to możemy użyć ognistego miecza. On jest ognisty, ma miecze. Mamy metalowe pięści, ale ognisty miecz nas chyba najbardziej tak naprawdę interesuje. Więc weźmiemy sobie ten ognisty miecz, jak widzicie. Myślę, że fajnie będzie to wyglądać. Jeżeli chodzi o resztę postaci, to wygląd nas tak jakoś bardziej nie interesuje. Możemy wziąć tutaj dodatkowe umiejętności, jak widzicie. Balon dyni. Mamy nowe emotki. Patrzcie, taka. Czy ten balon jest balon dyni? Bo tu różne balony można oczywiście. Weźmy wszystko. Może ten balon nie jest jakoś mega wybitny, więc weźmy sobie tę pięść. Z łóżka weźmy na przykład, to jest lodowe, ten motorek. A tutaj weźmy sobie ten pistolet. I zobaczymy. Taki buildzik zrobimy. I dzisiaj zagramy właśnie Kai Legacy. Jak widzicie. Dobra, wstecz. Bijatyka. I lecimy. Lecimy. Nie ma to tamto. Ej, mi się ekran nawet przesunął. Dobra, zaczynamy. Kai Legacy dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jaką mapę weźmiemy? Słuchajcie, czekajcie, bo tutaj musimy, żeby nam zajarzył. O, Ninjago Prime. Zagrajmy sobie w Ninjago Prime. Mamy dalej ten wydarzenie, gdzie dostajemy więcej monet, dzięki czemu więcej rzeczy jestem w stanie odblokować. Byłoby fajnie, jakby w tej serii udało nam się wszystkie rzeczy z LEGO odblokować. Także miejmy nadzieję, że tak się stanie. Zrobimy głośniej, żeby było. I lecimy. Patrzcie, jakie tutaj będzie. Trzymajcie kciuki, żebym pierwsze miejsce zajął. I rzeczywiście wybraliśmy Ninjago Prime. Co jest? Nie mogę ruszać się. A, teraz. Dobra, ja tutaj oczywiście będę grał raczej w ten sposób. Nie! O Jezu. To mnie ktoś unieruchomił. Tak się nie robi, panowie. To jest, no. Dobra. Dobra, na razie jest spoko. Dobra, to sobie wezmę, żeby się uleczyć. No, jeszcze mnie unieruchomili, to trochę niedobrze. Nie mogę z tego się wyplątać. Dobra, no jest źle, bym powiedział. Dobra, tego tam chyba udało się pokonać, chociaż jedną osobę. Dobra, jakieś dopaki by się przydały. Oj, ten ma za dużo. Ja mam za mało życia tak naprawdę. Może być ciężko, słuchajcie. Ło kurka, ten ma aż 4. No nie, ale mnie poskładali. Także jest trudno, tu mamy prawdziwych przeciwników.
No nie, jeszcze sam się zrzuciłem, no nie wierzę. Co ja tu porobiłem? Dobra, tego tam zniszczyłem. Dobra, 6 mam tych. Aj, mnie dopadli. Czy mi się uda tu przetrwać? Zaraz zobaczymy. No nie, ty! Gościu, zostaw mnie! Wygrałem, przegrałem? Nie, kto miał więcej ode mnie? Ajajaj, no to nie fajnie. Ile on miał? Aj, no ale drugie miejsce plus 30. Czy więcej tych żetonów? Nie było źle, słuchajcie, ale Nie chyba odblokowaliśmy, także... Samurai X, Nia, także nie jest źle. Lecimy po więcej oczywiście. Tylko zastanawiam mnie co... A, weźmy, słuchajcie, losową rzecz. Fajne w tym jest to, że te mecze są naprawdę szybkie. Jeszcze jakby skrócili o troszkę wybór tych map, to by było spoko. Żeby te rozgrywki były naprawdę takie szybciutkie. Okej, bijatyka dla wszystkich. Okej, czyli kto wygra? Kto wygra, tego koniec. Dobra, musimy być... No, jajaj, tu trzeba uważać. Wow, deszcz meteorytów. Aj, mnie pokonali. Ja muszę tak robić, żeby, słuchajcie... Żeby przetrwać. Jak zejść na dół? Bo tu mają te pizze, no. No. Wow, kto mnie tak ten? Dobra, tędy. Dobra, jest, moi drodzy. Poszło pięknie. Nie było tak źle. Podium. Pięknie, aż zrobimy sobie screenshotika tutaj. Widzicie, te rozgrywki są mega szybkie. I teraz... Wow, ale dużo dostaliśmy. Prawie wszystko odblokowałem. Woda. Izaina mamy. Lód. Naprawdę mega szybkie są te rozgrywki. Super, słuchajcie. Dobra, przejdźmy teraz. Co wybierzemy? Myślę, że ten Ninjago Legacy. O, nie graliśmy jeszcze w Ninjago Legacy. I tutaj gramy... Jestem ciekaw, bo jeżeli chodzi o wersję PC, na którą ja gram, na której gram, to ona kosztuje 45 zł i... Wow, ten Ben Homer ma 1600 tych. A im po 14-16 graczy tylko gra w tę grę, więc to jest malutko. Jestem ciekaw, ile tak naprawdę graczy gra na telefonach, wiecie? Bo to jest też... Czy dużo osób to gra, czy nie? Jestem szalenie ciekaw, jeżeli o to chodzi. Dobra, lecimy. Ops, gdzie ja tu wpadłem?
Dobra, przejmujmy ten punkt. Co jest? Tutaj nasz przeciwnik, widzę, nie gra. Dobra. Aj, nas tutaj zniszczyli. Nie chcemy przegrać, więc trzeba szybciutko naładować tę moc tam. Kurka ten z tymi samochodem. No kurka no. Ten gość wbił się do tego. I będzie ciężko tu przejść. Okej, teraz ja jestem tutaj. Dobra, przejmujmy ten punkt. No nie! Pokonali mnie. No dobra, ale chociaż troszkę mamy tego punktu przejętego. Dobra, jestem znowu, ale to będzie ciężko, bo oni widzę ogarniają. Dobra, może się uda. Może się uda nam tu przejść bez strat. Damy radę? Słuchajcie, no muszę jakoś to zagrać, tak wiecie. Chyba się uda. Dobra, jest. Rzutem na taśmę, ale się udało. Pięknie. Garmadon tu był nawet. Wow. Topowi brawlerzy. Jak widzicie, znowu tutaj. Wow. Naprawdę dużo postaci. Dwie złote katany. Gravis. Wow. Sprawdźcie moje kolejne odcineczki, a ja uciekam.